Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Prezesie. W trakcie styczniowego posiedzenia Komisji Kontroli Państwowej grupa posłów wniosła o przeprowadzenie kontroli w Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz w Warszawie. Sprawa dotyczy wykupu ziemi przez cudzoziemców. W trakcie tego posiedzenia komisji dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Jadecki argumentował, iż kontrola ta jest niecelowa. Dyskusja, w której również brałem udział, również wnosiłem o nieprzeprowadzanie tej kontroli, uznając, że nie przyniesie ona efektów. Chciałbym w związku z powyższym zapytać, ile kosztuje taka jednostkowa kontrola przeprowadzona przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli? Ile takich kontroli, które nie przynoszą, a z góry wiadomo, że nie przyniosą efektów, jest w skali roku? Czy ta kontrola została zakończona i czy są efekty tej kontroli? Na koniec chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Najwyższej Izby Kontroli za profesjonalizm i wykorzystywanie swojej wiedzy, jak również, panie prezesie, na pana ręce podziękowanie za te 6 lat. Dziękuję bardzo.